Siema widzowie, witam was w kolejnym filmie u mnie na kanale z Minecrafta, bo dawno nie było. I dzisiaj znowu zagramy. I ktoś mi napisał w komentarzu, że... Że fajnie ten film nagrałem poprzedni, tylko... że słaba jakość, no to i żebym zaczął używać OBS-a, no i ogólnie no to tak, chciałem sobie użyć OBS-a, raz próbowałem jeden film z nim nagrać i tu był taki problem, że była faktycznie lepsza jakość, ale strasznie lagowało, więc ja chyba jednak wolę gorszą jakość, ale żeby nie było lagów po prostu, no. I słuchajcie, co mam dzisiaj zamiar zrobić? Dzisiaj mam zamiar zrobić takie miejsce, gdzie będę rozmnażał sobie villagerów, bo no, może się przydać. I tak, po co mi jest do tego pszenica? A no to wam zaraz powiem. Tak najpierw kliknęlibyście może tam na dole subika i taką łapkę w górę, to by miłe było bardzo dla mnie. A ja już wezmę się za to, no, za co się chciałem wziąć. Więc tak, na początku pójdziemy. Owce będę potrzebował, no bo wiecie, z owiec się pozyskuje wełnę, prawda? No chyba tak, więc właśnie tam pójdę. Tu ogólnie jest trochę jeszcze drzewek posadziłem też. Ten piecyk tu został jeszcze w ogóle. Ale dobra, go mi się nie chce stąd teraz brać tak naprawdę. I teraz pójdziemy sobie gdzieś, w ogóle patrzcie ile tu golemów jest w ogóle. Potężnie, ile ich tu jest w ogóle, dobra. Posłuchajcie, teraz pójdę gdzieś sobie tych owiec poszukać. Dobra, odłączę laptopa od ładowarki, bo... Chyba to lagów trochę mi robi. Fajnie. A dobra, nie wiecie co fajnie. Dobra, bo narrator mi gada do słuchawek. Nie wiem jak to wyłączyć nawet, ale dobra. Kurde, ale lagi. Dobra, widzimy się za chwilę jak to trochę minie. Dobra, tam znalazłem owcę jakąś. Czekajcie, pójdę tam. Tylko po mnie tak... Dziwnie gra sama z siebie nakierowuje. Cześć owco. Pozwól, że cię przewarwię na żółto. Chodź. I tamta druga jeszcze. Dobra, chodźcie mi tutaj. Teraz was rozmnożę. Dobrze. I teraz tak, tamta gdzieś polazła, tu jest kolejna. Chodźcie, chodźcie wszystkie trzy za mną. Więc okej, okay, mamy czwartą owcę. Więc chodźcie wszystkie za mną. Czekajcie, gdzie one poszły? Kurde, chodźcie mi tutaj. Dobra, i widzimy się jak jej tam wprowadzę, dobra? No i powiem wam widzowie tyle. Nie udało się, niestety wszystkie powpadały do dziury. Te owce, więc niestety, no ale dobra, mam już trochę wełny, już nie trzeba mi nawet więcej. I teraz tylko te moby pokonać wszystkie, co mnie tutaj... Dobra, słuchajcie, ja idę do mojego domu. Właśnie, pokazać dom wam miałem. Zapomniałem pokazać wam, jaki dom mam. Tak wygląda. Kurde. No nie, co ja zrobię? Dobra. Zrobię, bo mnie coś zablokowało w tej ścianie. Dobra. Wszystko jest dobrze. Udało mi się zasnąć. I tak, słuchajcie, robimy teraz łóżko, będą mi
potrzebne łóżka do rozmnażania tak zwanych villagerów, prawda? Tylko czekajcie, materiały typowo budowlane właśnie, bo ja tak sobie porozdzielałem te skrzynki, posortowałem sobie wszystko. No i dobra, i można robić łóżko do miejsca, w którym będę ich rozmnażał. I do tej skrzynki będę wkładał ogólnie wszystkie materiały, które będą mi do tego potrzebne. I ja mam pomysł taki. O kurde, słuchajcie, tam są pillagerzy, czekajcie. Czekajcie, włączyłem na chwilę PC-fu, żeby ich tu nie było. Byłby trochę przypał. Ja mam, widzowie, słuchajcie, pomysł, żeby sobie zrobić to takie podziemne. Co ja zrobię? Czekajcie. Ja mam taki pomysł, żeby to zrobić takie podziemne, akurat to miejsce, w którym ci villagerzy będą się rozmnażać. Więc do tego będzie mi na pewno potrzebna tak zwana łopatka. Jeszcze zaraz sprawdzimy, słuchajcie, czy ja tu nie mam jeszcze jakichś ziemniaków do pozbierania. Aż raczej nie mam, bo one tak powoli rosną, że to jest tragedia. Dobra, ja tutaj wyznaczę już granicę, gdzie by to się mogło znajdować. Dobra, chyba tyle. Aby tu nie mieli jakoś za ciasno. Żeby tu nie mieli, słuchajcie, za ciasno. Tak, widzowie, wygląda to miejsce, gdzie villagery będą rozmnażani. I słuchajcie, patrzcie, jak to u was, jak to szybko trwało, a jak ja musiałem się z tym męczyć, jak to trwało tak naprawdę długo, po prostu masakra. I co? No i teraz, jak już to jest zrobione, no to teraz tu villagerów trzeba poprzeprowadzać. Więc dobra, idę po łódkę. W ogóle przed chwilą mi Creeper Dawn wysadził. Na szczęście naprawiłem, ale było tak po prostu. Wysadził mi to. Gdzie ja tą łódkę dałem? Chyba tu mam ją, tak. Dobra, łódka mi będzie tutaj bardzo teraz potrzebna. Więc idziemy szukać sobie chętnych do pójścia ze mną.
Dobra, i słuchajcie widzowie, teraz tak, czy są tu jacyś villagerzy? Nie wiem. Powinni być, no. Już tu widzę. Ty chodź mały, chodź młody. Kurde. Czekajcie, to się tak nie uda. Dobra. W sumie nie pomyślałem o tym, że teraz wszyscy śpią, więc ja też pójdę spać i widzimy się za... Dobra, więc już jestem i teraz, słuchajcie widzowie, idę szukać chętnych villagerów. Jest jeden, czekajcie. Chodź tu. Czekajcie. Kurde. Czekajcie. Dobra, jest tutaj za mną. Dobra. Teraz słuchajcie tak. Zrobię coś takiego. No i dobra. Myślę, że mogę jechać dalej. Tu sobie wykopmy, tak? Teraz będę musiał wam to skonfiskować. Ej, gdzie? Kurde, chłopie, idź. Gdzie ty idziesz? Zdzisek. Ej. No gdzie wyjdziecie wszyscy? No ach, chyba mi się nie udało jednak. Dobra widzowie, w tym odcinku to było na tyle. Ja się z wami żegnam i spróbuję to kiedyś indziej ogarnąć. Cześć.